Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Po krótkiej przerwie to jest nasz piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Już teraz czas na kolejnych gości, a ze mną w studiu pan Paweł Lech, radny miasta stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A także pan Filip Frąckowiak, również radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry również, witam bardzo serdecznie. A i trzeba przyznać, że od kilku dni dość głośno jest w sprawie zatrzymania pana Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, no ale tutaj oczywiście chodzi o funkcję sekretarza miasta stołecznego Warszawy. Przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości 5 milionów złotych i cała sprawa dotycząca niewłaściwego gospodarowania polityką odpadów w Warszawie. Pytanie właśnie, czy panowie jako radni, jako tutaj czynni politycy w Warszawie wcześniej słyszeli o tych nieprawidłowościach związanych z gospodarką odpadami? Pan Filip Frąckowiak. Problem gospodarowania odpadami w Warszawie był od lat znany. One były, te problemy były różne. To były kwestie, to była kwestia na przykład niewywożenia tygodniami odpadów. Tak, pamiętamy te zdjęcia. Tak, ale też od lat otrzymywaliśmy informacje od związkowców z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, że informacje, że są nieprawidłowości w zarządzaniu firmą. To są pochodne, czy związane z tą sprawą, to się dopiero okaże, ale wydaje się, że od kiedy MPO w 2013 roku chyba wygrało taki duży przetarg i wróciło do przejmowania około 60% odpadów z Warszawy, a nie 25-30%, no to wtedy zaczęły się poważne problemy MPO. Być może dlatego, że pojawiły się znowu ogromne pieniądze. Wywożenie odpadów nieczystości z miasta to są gigantyczne pieniądze. Tutaj wygląda na to, jakby został stworzony specjalnie system po to, żeby dochodziło do korupcyjnych działań. Pan powiedział, że to są ogromne pieniądze i tutaj mowa o przetargu na 600 milionów złotych. Zacytuję pana Jacka Ozdobę, wiceminister klimatu i środowiska, też zwołał konferencję prasową w tej sprawie i powiedział, że skala nieprawidłowości może być tak gigantyczna, jak w przypadku afery reprywatyzacyjnej. Czy pan również ma takie obawy, pan Paweł Lech? Oczywiście nie, pani redaktor. Tutaj trzeba też oddzielić dwie sprawy. Jedna to jest odbiór odpadów od mieszkańców. Tutaj w mojej ocenie nie ma jakichś poważnych nieprawidłowości. Natomiast druga sprawa to jest zagospodarowanie tych odpadów i tutaj jeśli chodzi o ten wątek korupcyjny, o którym w tej chwili rozmawiamy, to on dotyczy tej drugiej części. Nie wiem też skąd pan minister Ozdoba ma te informacje, które podaje, dlatego że to CBA, prokuratura się tym w tej chwili zajmuje i przynajmniej do opinii publicznej tego typu dokładne wyliczenia czy informacje nie trafiły, więc jeżeli ma jakieś poufne informacje ze strony służb, no to ja chciałem się zapytać skąd ma takie informacje, kto ich mu udzielił i na jakiej podstawie te swoje informacje przekazuje dalej. Ale tu jest jeszcze jeden wątek, ponieważ główny inspektor ochrony środowiska, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, pan Krzysztof Gołębiewski, poinformował, że tutaj kontrole tego urzędu wykazały, że nie wszystkie podmioty, które odbierały odpady komunalne, mają wymagane zezwolenia. Czyli o czym to świadczy, pan Filip Frąckowiak? No, tak jak powiedziałem wcześniej, według mnie cały system zarządzania odbieraniem nieczystości w Warszawie, tutaj w szczególności mówimy o śmieciach, jest... przechodzi jakieś problemy i nie został do końca naprawiony po tych kryzysach 2019 i 2020 roku, o ile dobrze pamiętam. Tam Mokotów miał największe problemy, ale znowu teraz cały czas ma podobne problemy Wawer. Jak zobaczymy, to może się wydawać zabawne, że Warszawa jak długa i szeroka, leżą choinki jeszcze, które przecież ludzie w altanach złożyli około pewnie ale ja myślę, króli, że w każdej dzielnicy znajdzie się mieszkańc Warszawy, który opowie o sytuacji,
sytuacji na swoim osiedlu rzeczywiście te nieczystości, te odpady zalegają. Zalegają i oczywiście może się wydawać zabawne, kiedy przechodzimy od tak poważnej sprawy do kwestii pojedynczych altan śmietnikowych, ale rzeczywiście to jest problem. Prawda, to jakby, zwykłego mieszkańca Warszawy interesuje to, czy zostaną wywiezione śmieci i czy w jakiej cenie. Dokładnie. I te dwie sprawy, no niestety, są w tej chwili krytykowane przez mieszkańców Warszawy. Być może ma to związek ze złym zarządzaniem MPO, ale to też nie tylko, bo sprawa nie tylko MPO wywozi nieczystości w Warszawie, więc być może sprawa po prostu ciężar jej jest w ratuszu, a nie w firmach wywożących. Zatem pytanie, pan Paweł Lech, jaki będzie finał tej sprawy, jaki powinien być finał tej sprawy? Pan, rozumiem, czeka na wyjaśnienie. Tak, no w Polsce o winie decyduje niezależny sąd, tak jak w przypadku chociażby ministra Kamińskiego czy Wąsika, który orzekł o winie. Także tutaj też niezależny sąd orzeknie i czekam na ten finał. Ma pan jakieś przeczucia w tej sprawie? Mam nadzieję, że te zarzuty prokuratury CBA się nie potwierdzą i sekretarz miasta zostanie zwolniony. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór i rozwiązanie ostateczne czy istotne. Ale zwolniony z aresztu, tak? Tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o odbiór śmieci w Warszawie, zagospodarowanie, ja jestem przekonany, że po tym, kiedy zakończy się największa w tej chwili w Polsce inwestycja gospodarcza, czyli budowa spalarni śmieci na Targówku, wtedy ten problem zniknie, dlatego że to MPO we własnym zakresie będzie zagospodarowywało większość odpadów mieszkańców Warszawy. To rzeczywiście jest bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców, o czym mówi pan radny, żeby Warszawa sobie sama radziła ze swoimi śmieciami, a żeby nie było tak, jak to też była kolejna afera dotycząca wywozu nieczystości z Warszawy, że te śmieci są rozwożone po Polsce, a także te nieczystości, te osady, których nie spalała Czajka, prawda? Nie wiem, czy państwo pamiętają, że wynajmowane były pola przez miasto stołeczne Warszawa, już tak w skrócie mówię, żeby to gdzieś wywieźć. Więc i tu znów wracamy do tego, że ten system gospodarowania nieczystościami w Warszawie jest dalece niedoskonały. To, o czym powiedział pan radny, na pewno w tym pomoże. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja się domyślam, że pan prezydent Trzaskowski, to jest trochę pytanie do pana radnego, otrzymał informację jednak jako pracodawca, na czym polegają te zarzuty, trochę jakby pogłębione informacje niż te, które otrzymujemy z mediów, no bo na jakiejś podstawie zmienił status pana skarbnika na status zawieszony, bo wcześniej posługiwał się zasadą domniemania niewinności. Oczywiście ona obowiązuje i jest bardzo ważna i dobrze, że obowiązuje, ale rozumiem, że coś się zmieniło w postrzeganiu pana prezydenta tej sprawy i domyślam się, że na podstawie jakichś dokumentów, a nie jedynie przesłanek medialnych. Nie, no oczywiście tutaj ten status się zmienił, ale nie na zasadzie... To jest dobra decyzja, to zawieszenie? ...dobrych, jakichś nowych dokumentów, tylko po tym, jak prezydent został poinformowany, wszyscy zostaliśmy poinformowani, że na 3 miesiące został przedłużony, właściwie nałożony aresz na sekretarza, no to prezydent podjął właśnie taką, a nie inną decyzję. Natomiast wracając do Czajki, to od 2 lat już spalarnia odpadów działa, funkcjonuje. Natomiast odpady, które produkuje Czajka, czy każda inna oczyszczalnia ścieków po odpowiedniej obróbce są poszukiwanym nawozem naturalnym i są na pola jako ten nawóz wywożone. Także tutaj też chciałem zwrócić na to uwagę, że chociażby to, że kiedyś parę lat temu robiono tą aferę, jeśli chodzi o wywóz odpadów z Czajki, to jest to nie do końca uprawnione, gdyż jest to dobry nawóz naturalny, który na pola właśnie należy wywozić. Przecież to było przed spaleniem. Przed spaleniem, ale... Po spaleniu jest dobre. Jest wiele oczyszczalni w Polsce, które sprzedają właśnie to jako nawóz i jest to wywożone w sposób naturalny na pola.
pola. Taniej jest, okazuje się, spalić ten nawóz niż zagospodarować go w inny sposób. Panie radny, jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Czy pan jako mieszkaniec Warszawy zgadza się z argumentami pana radnego Frąckowiaka, że rzeczywiście ten problem występuje w Warszawie, a problem z tym, że zalegają śmieci, ceny są zbyt wysokie? Pani redaktor, jeśli chodzi o zaleganie śmieci, to w 2-milionowym mieście na pewno pojedyncze przypadki, bo w ten sposób też i radny Frąckowiak powiedział, że zdarzają się pojedyncze przypadki. Rzeczywiście tutaj... Nie wiem, czy padło słowo pojedyncze. Czy bardziej chodziło o zbiorowy problem? Pojedynczej altanie. Jesteśmy na poziom pojedynczej altany. Tak, ale to jest, zdarzają się takie sytuacje. Ale to jest polityka. natomiast nie jest to problem ogólny, którym warszawiacy w tej chwili żyją. To jest koszmar warszawiaka, że budzi się w sobotę rano i machają do niego śmieci wystające z kontenera w altanie śmietnikowej i one są niewyrzucone. Jeśli są wyrzucone te śmieci, zabrane, to dobrze, ale w mojej opinii, już mówiąc zupełnie serio, za rzadko i za drogo. Porozmawiamy teraz o innym, również bardzo medialnym temacie. Chodzi o postulaty organizacji C40, do której należy Warszawa. Trzeba przyznać, że oficjalna kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, ale nieoficjalna już na pewno trwa. To jest temat bardzo nośny, bardzo medialny. Temat, który wywołał oburzenie wielu Polaków. I może zapytam wprost pana radnego z Koalicji Obywatelskiej, czy te postulaty są rzeczywiście realne? Panie redaktor, to są tego typu postulaty, które odnoszą się do każdego z nas, a nie do wprowadzania jakichkolwiek zakazów, rozporządzeń, czy też wprowadzania obowiązku, to o czym tutaj państwo tak chętnie podnoszą, niejedzenia mięsa. Myślę, ograniczenia tak spożycia. No właśnie, myślę, że to każdy z nas często właśnie też i dla swojego zdrowia powinien ograniczyć jedzenie mięsa, szczególnie tego czerwonego, które ma jakiś wpływ jednak powyżej pewnej ilości na nasze zdrowie, na nowotwory, o czym zresztą Ministerstwo Zdrowia Rządu Prawa i Sprawiedliwości przypomina na swych stronach internetowych, więc stosujmy się też do tych zaleceń. Myślę, że wszystkim nam to wyjdzie na zdrowie. Jeśli coś takiego zaleca Ministerstwo Zdrowia, lekarze, to ja się z tego bardzo cieszę. Ale jeśli to zaleca pan prezydent Trzaskowski, to ja mam pewne obawy. Gdyby nawet to pan radny zaleca, tak jak robi to teraz, to ja się cieszę, bo ja wiem, że tak wyważony człowiek w swoich poglądach, w swoich politycznych decyzjach działa dla dobra społeczności. Ale nie może być tak. Znaczy zalecenia to jedno, a jakiś obowiązek stosowania się to drugie. Że mieszkańcy stolicy Polski zastanawiają się, czy prezydent, opierając swój program o agendę jakiejś organizacji międzynarodowej, będzie chciał wprowadzać coś takiego, co oczywiście jest też prawnie bardzo trudne, ale prezydent się z tego nie wycofuje. Co więcej, jako partia, jako organizacja polityczna, zaczynają państwo stosować taką niebezpieczną narrację. Oj, że to dla zdrowia, to niby dobre. Już proszę zostawić to zdrowie lekarzom i indywidualnym osobom. I już my zadbamy o swoje zdrowie. I przypominam, że właśnie weszliśmy w Wielki Post. Każdy też są takie sobie, zalecenia, żeby na przykład mięso zalecenia, dokładnie. Tu księża zalecają. Także coś więcej niż lekarze. Ale mówiąc poważnie, no naprawdę każdy człowiek sobie tę swoją normę spożywanego mięsa reguluje sam i chyba to jest lepsze. Tak samo zresztą jak ilość jazdy na rowerze. Niech to sprawia ludziom przyjemność, a nie muszą jeździć na rowerze do pracy, do szkoły i te wszystkie sprawy załatwiać w mieście, korzystając z transportu rowerowego lub pieszego, bo oczywiście tak byłoby pewnie najlepiej. No właśnie, myśmy słyszeli o wielu takich postulatach płynących ze strony Unii Europejskiej, które wydawało się, że mogą być absurdalne, ale one jednak potem wchodziły w życie. I właśnie pytanie, czy tutaj też istnieje taka obawa, czy jednak są to tylko pana zdaniem zalecenia? Pani redaktor, zdecydowanie to są tylko zalecenia. Ja tu chciałem
powrócić też do tej organizacji międzynarodowej wielkiej, to chciałem przypomnieć, że jak ja chodziłem do szkoły i jak chodzą moje dzieci do szkoły, to jednak w piątek mięso jest zastępowane najczęściej trochę innymi produktami. Myślę, że tutaj nie ma żadnego oburzenia przez lata i wręcz popieram taki mechanizm, ażeby jednak rzeczywiście też i na szkolnych stołówkach tego mięsa było trochę mniej. Jestem za tym, żeby właśnie w sposób taki zachęcający promować te dobre zwyczaje. Także jazdę na rowerze. Chociażby od 1 marca Veturillo w Warszawie ruszyło. Nowy system, nowe rowery. A my musimy zmierzać do kropki. Powoli to się przeradza w program o zdrowiu. I jest to zdecydowanie lepszy program, jeżeli jest o zdrowiu, niż, że tak powiem, kwestie, które nas dzielą, a mam nadzieję, że nie będą w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był pan Filip Frąckowiak, radny Miasta Stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję a także bardzo. Pan Paweł Lech, radny Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę. My już teraz przenosimy się na konferencję prasową, a potem oczywiście wracamy do naszego studia z kolejnymi rozmowami. Ministerstwo Infrastruktury.